Dzień dobry. Witam wszystkich stałych widzów codziennika biblijnego, jak i tych, którzy być może dzisiaj po raz pierwszy włączyli ten kanał i oglądają ten codziennik po raz pierwszy. Witam Was 24 lutego 2024 roku w sobotę. A chcę to uczynić, jak zwykle, słowami z przewodnika biblijnego z Biblią na co dzień, gdzie na cały dzisiejszy dzień są wypisane słowa, które mają nas w tym dniu prowadzić. Pierwsze zapisane są w Księdze proroka Ezechiela w 36 rozdziale, 11 wersecie. Będzie się wam lepiej powodziło niż poprzednio i poznacie, że ja jestem Pan. Z kolei Nowy Testament w liście apostoła Pawła do Rzymian przekazuje nam takie słowa apostoła. Wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Może wyznajesz taką zasadę w życiu? Chcesz stawać się coraz lepszy, doskonalszy, bardziej kompetentny w swojej dziedzinie, w swoim zawodzie? Nic z tym złego. Przecież obowiązkiem wręcz każdego chrześcijanina jest rozwijać swoje talenty, te, które otrzymał od Boga, dzięki czemu możemy kształtować świat dany nam przez Boga pod opiekę. Możemy zmieniać to, co wymaga zmiany, ulepszać, a może i upiększać. Najważniejsze jednak dla nas, chrześcijan, jest, aby w tym procesie udoskonalania siebie i świata nie popadać w samozachwyt, w samouwielbienie, ale pamiętać, że jeżeli będziemy wykonywali wszystko, co w naszym życiu robimy, z tym przekonaniem i z zachwytu z Bożej obecności w naszym życiu, z wdzięczności za to, że On nas w tym życiu prowadzi, ochrania i strzeże, że On chce być naszą podporą i wsparciem, to On będzie trwał przy każdym i każdej z nas. To wtedy nasze życie będzie przepełnione Jego błogosławieństwem. Tak jak pisze o tym apostoł Paweł. Tego życzę Tobie na dzisiaj i na każdy kolejny dzień. A jak mówi modlitwa z Irlandii, zawsze pamiętaj, aby zapomnieć o kłopotach, które przeminęły. Ale nigdy nie zapominaj pamiętać o błogosławieństwach, które przychodzą każdego dnia. Niech dobry Bóg czuwa nad Tobą, niech Cię prowadzi dzisiaj, jutro i każdego dnia Twojego życia. Amen. Pozostańcie z Bogiem.